Dzisiaj na tapecie to, co słyszycie. Jeden z bardziej kultowych riffów w ogóle Forever. Wydaje mi się, że ta lekcyjka będzie rozłożona na dwie części, bo ten utwór jest dosyć rozbudowany, tam jest kilka fajnych takich zagrywek, riffów. Nie chciałbym robić tego tak po łebkach, dlatego wydaje mi się, że to po prostu sobie rozłożymy. Stroj. Także tak, bierzemy pod lupę, tym razem cięższe klimaty, nie jakoś super, ale jest to jeden z właśnie bardziej kultowych riffów. Oczywiście Iron Man Black Sabbathów. Zagramy go sobie i wiecie, to tak sobie myślę, że będą dwie możliwości. Dla tych, którzy grają na klasykach albo na gitarze lub na gitarze akustycznej, będziecie to musieli sobie poprzenosić z szóstej strony na piątą. A myk jest bardzo prosty, bo na przykład jeżeli mam dźwięk H na szóstej strunie, to jest próg numer 7, to ten sam dźwięk H będzie na drugim progu piątej strony. Ta gitara jest zbudowana, że zawsze to tak przeskakuje. Dlatego cokolwiek będzie tutaj, możecie sobie poprzenosić łatwo, robiąc to albo na ucho, albo aha, minus 7 progów, cyk, 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 no nie? Dlatego zacznijmy sobie. Omijamy te takie wyjce. To nas nie interesuje. Interesuje nas główne. I tak dalej. Wszystkie tabulaturki wskazują na to, że ludzie grają to tak. I tak my sobie to zagramy. Oczywiście dla posiadających gitary elektryczne, dla klasyków czy akustyków, startujemy od piątej struny. Pokażę dwie opcje, także się nie martwcie. Wiecie co? Pierwsze, co zaczniemy, to riff. Ale pojedynczy dźwięk, żeby dobrze i rytmicznie, i dźwiękowo zagrać cały ten pierwszy motyw. Czyli ten główny motywik na początku gramy sobie na jednej strunie, czyli tak jak to brzmiało na szóstej, następująco według tabulatury, dla piątej struny będzie to drugi prożek, tu jest start motywu, i to jest 2, 5, 5, jedziemy na 7, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 5, 5, 7, 7, wychodzi na identyczny temat. Taki motywik. I teraz zależało mi, żeby najpierw ogarnąć sobie tą pojedynczą linię melodyczną, dlatego że do tego dołożymy power chord. Mam nadzieję, że pamiętacie, power chordy to były takie rockowe akordy, one mają więcej powera, więcej mocy, brzmią tak bardziej agresywniej po prostu. I teraz zawsze dokładamy sobie dźwięk dwa progi wyżej i strunę niżej. Możemy dołożyć jeszcze jeden dźwięk, czyli taki, ale możemy się ograniczyć równie dobrze do dwóch dźwięków, czyli ten jeden główny z motywu plus dźwięk dwa progi dalej i strunę niżej. Zagram tą opcję od szóstej struny. Od piątej struny.
spróbujmy sobie to zagrać z nagraniem. Jak dajecie radę w tym tempie, tak zakładam, że tak mniej więcej oczywiście, jak idzie wam to wolniej, to zatrzymajcie sobie to na spokojnie, wrócicie do tego. A my spróbujmy tymczasem razem zagrać wersję wyje. Interesuje póki co ten numer. Tak jak widzieliście, riff jest generalnie mega prosty, intuicyjny, ale najczęściej ludziom sprawia problem. Oj, sorry. Prawie się udało. Także na spokojnie możecie. Co nie? To wtedy się nam fajnie poukłada. Ok, to mamy wyjaśnione. Ja generalnie wolę grać na motywiku piątej strony. Jakoś nie lubię tutaj łapać parę chordów. 7, 10, 12, 15. Mało wygodne mi się to wydaje, więc wolę od piątej. Idziemy sobie na kolejny motywik. Najpierw go posłuchamy. Bardzo charakterystyczny, to jest jakiś taki łącznik, coś w tym rodzaju, oddzielający zwrotki, czy coś takiego. Ten utwór dużo ma riffów i to właśnie fajnych, takich kurczę, przemyślanych. Bierzemy go pod lupę, brzmi następująco. Czynniki pierwsze. Jest on zapisany oczywiście, ale bardzo zachęcam i nalegam, żebyście zaczęli trzecim palcem. Czyli na siódmym progu szóstej struny dźwięk H jest zagrany trzecim palcem. Co nie? Dajcie mi chwilę. Okej, już jestem sobie, musiałem na chwilę przerwać. Słuchajcie, zaczynamy sobie jeszcze raz, czyli tak jak mówiłem, trzeci paluszek koniecznie. Dlaczego? Bo jak zagramy kolejny dźwięk D i później schodzimy chromatycznie. Chromatycznie to znaczy progami po kolei. I to jest idealna sytuacja, mamy trzeci, drugi, pierwszy. Więc korzystamy z takiej, ja mam taką niepisaną zasadę, że od razu gram takimi przemyślanymi palcami. Chwilę dłużej może to zajmować, ale ten proces zapamiętywania jest wsparty tym, że robi się to określonymi palcami. I jest naprawdę trzy razy szybciej i dwa razy łatwiej, żeby to zapamiętać. Zagrajmy sobie. Thank you.
motywik leci. Oczywiście teraz troszeczkę wolniej zagrałem. To podejście. Taka sama zasada. Zaczynamy pierwszym palcem, drugi, trzeci po kolei, co nie? Coś jeszcze tu chciałem. Aha, tu się zaczyna jakieś takie zabajerowanie rytmiczne. Jest generalnie tu, tym, bum, 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 bum. Więc to musicie pilnować tego rytmu, żeby wszystko się zgadzało. Spróbujmy sobie zagrać sami. 3, 4. Power chord A. Wydaje mi się, że dobrze to zabrzmi. Tu, 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 bam. I tu wraca ten poprzedni motywik. Łapiemy się, moi kochani, z nagraniem. Czekajcie. O, teraz do trzeciego riffu, to nie jest jeszcze koniec, bo teraz jest kolejna zwroteczka. Zaraz znajdę ten trzeci riff. Wydaje mi się, że on jest pewnego rodzaju takim bridge'em, bo tam się zmienia trochę melodia w wokalu i w ogóle. W każdym razie zaczynamy sobie od parkordu E, czyli próżki od piątej struny 7, 9, 9. Uderzamy ciach. Power chord E, później idziemy na power chord D. To jest taka melodia, coś w tym rodzaju. Power chord D, schemat mamy zachowany, ale gramy go dwa progi wcześniej, czyli 5-7-7, co nie? I bo jest ta da da di di. Takie mamy cząstki, czyli tak, bar chordy wyjaśnione i teraz idziemy na ten taki drugą część tego riffu. Zaczynamy sobie od dźwięku H, siódmy próg, szósta struna, dwa uderzenia, później łączymy z tymi dwoma dźwiękami, czyli D i E, to są dźwięki na piątej strunie, w całości powinno zabrzmieć to tak. Zagrajmy z power chordami wcześniejszymi. 3, 4. I teraz idziemy sobie dalej. Znowu stosujemy tą zasadę, że wybieramy palce i startujemy z siódmego progu piątej struny, to jest dźwięk E. I zagramy sobie paluszki pierwszy, drugi, trzeci. Kolejno grając progi, czyli 7, 8, 9 i zmiana struny na czwartą, 7, 8, 9. Piękny riff w ogóle, tak się, mega prosty, a klei się straszliwie. Ta druga część riffu, oprócz power chordów, jest powtórzona. Dlatego w ten sposób gram. Spróbujmy sobie powolutku go jeszcze raz rozgryźć. 3, 4. Zagrałem z nagraniem. Teraz chyba jest.
Także tutaj ilość będziecie musieli, ja sam nie znam dokładnie formy, ile co jest, tak słuchając tego numeru po prostu łapię to na czuja. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, żeby po prostu posłuchać parę razy, aha, nie, tu wchodzi to i grać tam kolejno. Przelećmy sobie po całości, zobaczymy jak wam pójdzie i mi, będę pamiętał. To jest pierwszy wyjazd chyba. Czekamy na trzeci i tam będzie wejście. I wejście. Dzisiaj, no i właśnie na dzisiejszą lekcję przeznaczyłem te trzy riffy, ciężko mi to powiedzieć, te trzy riffy. Rozegrajcie sobie od razu na pamięć je zróbcie, czyli nie próbujcie tam, w sensie jak raz zagracie z pamki, to już nie patrzcie na tabulator, ja wiem, że kusi, żeby się tam upewnić, spojrzeć, czy na pewno coś tam. Ale nie, spróbujcie to wrzucić na pamięć. I dzisiaj trzy riffy zrobione, to jest już lwia część tego utworu, bo jeszcze kawałek zwrotki, później zaczyna się solo i na koniec jest jeszcze jeden fajny riff. Także wiecie co, dzisiaj jest pierwsza część Ironmana, a za tydzień albo za w kolejnym miesiącu, w jakiś tam czwartek, będzie Ironman część druga, żebyśmy mieli ten utwór w całości. I wówczas na kolejnej lekcji zanalizujemy sobie, czemu te riffy się tak kleją, czemu to pasuje, po czym to jest grane w ogóle, dlaczego, i to też ułatwi pracę później, zapamiętanie niektórych rzeczy. Także na dzisiaj dziękuję i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, pa, pa.